To jest tak wspaniały cel, że mogliśmy zrobić tą karetkę, że to wyszło i to w tak krótkim czasie, bo w sumie w ciągu kilku tygodni wszystko się stało faktem i ta karetka już jest, także ja jestem szczęśliwy, że mi się udało i że zostaje w Białej Podlaskiej, że pojedzie na Ukrainę, no ale wszystko przeszło przez Rotary Biała Podlaska. Karetka kosztowała 45 tysięcy złotych polskich, z tego co wiem, ale doszło jeszcze dodatkowe wyposażenie, które były jakieś koszty, ale już akurat dokładnie nie znam. Prezes klubu Jarek Meleszko, mój kolega szanowny, pewnie będzie wiedział dokładnie co i jak. Ja chciałbym tu oficjalnie przekazać czek na ręce mojego szanownego kolegi na 100 tysięcy dolarów od klubu w stanie Oregon i Washington, Stanów Zjednoczonych. Zakupu razem z wyposażeniem to jest około 60 tysięcy złotych i ona już jest gotowa, zostanie jeszcze tylko tam sprawdzona technicznie przez mechanika i plan jest taki, że wtorek lub środa przekroczy granicę z Ukrainą. Z tego co wiem ostatnio, to jednak ona chyba nie zostanie w mieście Równe, tylko pojedzie dalej na wschód Ukrainy i będzie służyła gdzieś tam bardziej na froncie. Wyposażenie standardowe, czyli nosze, które są jakby już przypisane fabrycznie do tej karetki. Dodatkowo kupiliśmy właśnie pod zamówienie tego szpitala zestaw, nie dokładnie jak się nazywa, ale zestaw ratunkowy kompletny za kilka tysięcy złotych, gdzie też są dodatkowe nosze i urządzenia. Do tego jest oczywiście defibrylator, respirator. Nie jestem medykiem, więc nie wiem dokładnie, ale jest to, co musi być troszeczkę więcej niż standard. Kwota, którą dostaliśmy ze Stanów Zjednoczonych, czyli z klubu Portland w Oregonie, od klubu w stanie Oregon, czyli 100 tysięcy dolarów plus nasze środki, to jest dużo więcej niż ta karetka, więc tak jak widzieliście wcześniej, przekazujemy Urzędowi Miasta, Starostwie takie podobne środki trwałe, ale kupujemy też jedzenie, wyposażenie mieszkalne dla uchodźców, którzy są na naszym terenie, odzież, to co jest potrzebne na bieżąco. Kupujemy też różne rzeczy do Ukrainy. Czekamy dzisiaj na agregaty prądotwórcze, też zamówione konkretnej mocy, silnikami diesla, które pojadą też do Kijowa i będą służyły w Kijowie przy jakichś tam sytuacjach samorządu w Kijowie. Więc tego jest dość dużo, trudno wymienić. Na bieżąco w Białej Podlaskiej najwięcej tych pieniędzy zostaje. Powiedzmy, że z całości tych działań 1/4 jedzie na Ukrainę, a 3/4 zostaje w Białej Podlaskiej na terenie powiatu i naszego regionu.